Witajcie, tutaj Klaudia. Dzisiaj pokażę, jak wykonać stokrotki z krepiny. Zapraszam na filmik krok po kroku. Przygotowałam krepinę w trzech kolorach. Z zielonej krepiny wycięłam długi zielony pasek o szerokości 1 cm, z pomarańczowej pasek 10 cm na 2,5 cm, a z bordowej pasek 20 cm na 3 cm. Bordowy pasek rozciągam i składam na kilka części. Następnie nacinam go dość gęsto na całej długości. Pomarańczowy pasek również rozciągam, składam na kilka części i nacinam tak jak poprzednio. Tak przygotowany papier przyklejam bez rozkładania dookoła drucika florystycznego. To będzie środek stokrotki. Końcówki wyrównuję nożyczkami. Następnie przyklejam bordowy pasek do środka i okręcam go dookoła, tworząc płatki stokrotki. Na końcu zieloną krepiną okręcam drucik, czyli łodygę mojego kwiatka. I skończone. Moje stokrotki z krepiny są gotowe. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału i do oglądania innych moich tutoriali. Do zobaczenia!